Dzień dobry. Kto tu pod kołderką leży? Kto tu leży pod kołderką? There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you. Dzień dobry bardzo, moi drodzy, w nowym vlogu. Słuchajcie, dziś jest ten dzień, że zabieram się za organizację szafy. W sensie przeniesienia wszystkich zimowych rzeczy i organizację tych rzeczy oraz wyłożenia już bardziej wiosennych, może jeszcze nie letnich, ale wiosennych rzeczy do szafy. Więc czeka mnie kupa roboty. Dojadam śniadanko i bierzemy się za porządki. Tak sobie myślę, że zacznę od tej środkowej części szafy. Tu, o. Muszę to wszystko wyciągnąć, sprawdzić, co idzie do schowania, co jeszcze zostaje. No i oczywiście też tutaj na dole. Tu, gdzie mam buty. Też trzeba będzie to wszystko odkurzyć, sprzątnąć, umyć, więc do roboty. Góra zrobiona. Jak widzicie, ja lubię mieć ułożone marynarki kolorystycznie. Tutaj są wszystkie moje marynarki wiosenne, zimowe, letnie, garnitury. Tu mam taki piękny garnitur z Zary, kupiony w zeszłym roku. Nowy garnitur fuksjowy, tutaj mam garnitur czerwony, tam mam czarny. No, ja po prostu lubię mieć to wszystko, widzicie, tak ładnie ułożone. To teraz zabieram się za dolną część. Ok, powiedzmy, że dół też już zrobiony. Co prawda jest jeszcze sporo rzeczy, które mam w praniu, które są do prasowania, więc trzeba będzie tutaj je ułożyć. Oczywiście to są takie rzeczy, powiedziałabym, bardziej wiosenne niż letnie. Letnie nadal zostają w pudłach, ale już to jakoś wygląda. Marynarki. Koszule. Cienkie sweterki. No, kilka polówek. Jest ok. To co? Bierzemy się teraz za tę część szafy. I teraz pierwsze, co muszę zrobić, to ogarnąć buty. Tutaj widzicie pudełka. Są jeszcze tam dalej, głębiej pudełka. Więc muszę ogarnąć buty, umyć półeczki. I zabieram się do roboty. Wyciągnąć buty wiosenne, pochować zimowe. Udało się. Zrobione. Ale wiecie co? Mam tyle butów, że chyba będę musiała się połowy pozbyć. Szczególnie tych, w których już nie chodzę. Na szczęście udało mi się je tutaj wszystkie pomieścić, ale katastrofa. Katastrofa. Jeszcze niektóre muszę wyczyścić, umyć, ale to myślę, że już zrobię jutro. Najważniejsze, że porządek jest. Całe szczęście mam tutaj porządek w swetrach. Wszystkie zimowe swetry mam już poprane i włożone tutaj na górną część szafy, więc tym na razie zajmować się nie będę. Tutaj też mam porządek. Przełożyłam tylko stare czapki, w sensie berety i kaszkiety w inne miejsce, ale mam porządek w torebkach, właśnie takich mniejszych, więc na tej półce też mam już zrobione. No i na tej półce też mam porządek. Tutaj trzymam sobie dresy, spodnie, rzeczy do ćwiczeń. Jakiś czas temu kupiłam na Temu coś takiego, taki organizer na spodnie. I wiecie co? Fajnie mi się to sprawdza, bo mam wszystkie tutaj dżinsy ułożone. O, zobaczcie. I zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze jednego takiego organizera właśnie do szafy, w którym będę sobie przechowywać spodnie, bo mam ich jeszcze trochę. Więc miałabym wtedy wszystko tutaj fajnie ułożone. Natomiast, no tak jak widzicie, dresy, rzeczy do ćwiczeń też już mam gotowe, więc tak naprawdę zostanie mi jeszcze ta część do ogarnięcia, ale to już chyba zostawię sobie na inny dzień.
No i jeszcze zostanie mi część szafy Maxa do zrobienia. Więc na razie prezentuję się to tak. O, jeszcze tutaj mam część szafy do ogarnięcia. Więc dobra, robimy resztę. Powinnam jeszcze zająć się pokrowcami. Tutaj między innymi trzymam moje fartuchy do pracy. Ale jak ja mam to zrobić, kiedy mam intruza? Widzicie ją? No, ułożyła się i teraz śpi. Po tych szaleństwach, które tutaj wyprawiała podczas kiedy ja sprzątałam i ogarniałam szafę. No i muszę tak to zostawić, dopóki się nie obudzi, bo aż szkoda mi ją ruszać, a tak fajnie tam sobie śpi. Zwinięta w kłębek. To teraz jeszcze poodkurzam tutaj i zabiorę się za mycie szyb. Postęp jest, ale jeszcze przede mną kupa roboty w mieszkaniu. Jak sobie pomyślę, ile jeszcze muszę tutaj zrobić, to po prostu się załamuję. Nawet Max wczoraj wyskoczył z tekstem, słuchaj, może weźmiemy kogoś do pomocy, jakąś ekipę sprzątającą. Nie, ja wszystko zrobię najlepiej sama. Tak jest. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu lubię sama sprzątać. Mnie sprzątanie relaksuje, ale niestety też trochę i męczy. No chyba każdy tak ma. Natomiast szafa, powiedzmy, że ogarnięta, powiedzmy. Teraz muszę siąść trochę do komputera i porobić parę rzeczy, wysłać maile, zadzwonić do księgowej. A później chciałabym wam pokazać rzeczy, które sobie przywiozłam z Neapolu. Bo też padło kilka pytań. Więc myślę, że to jest taki najlepszy moment, skoro dzisiaj jesteśmy w tych klimatach sprzątaniowych i klimatach związanych z szafą i organizacją szafy. Mogę wam pokazać, co takiego sobie przywiozłam, co sobie kupiłam w Neapolu i co sobie przywiozłam. Wam, co sobie kupiłam i co przywiozłam z Neapolu. I teraz tak. Dobra, będę musiała się oczywiście wrócić do samochodu po okulary. Pipeta, co ty mi tutaj chodzisz do szafy, wchodzisz i wychodzisz z każdej strony, co? No, bo przecież musi się pokazać. Pokaż się, jak jesteś piękna. Co to było? Co to było tam? No. Co to tam było? Dobra, lecimy, słuchajcie, zaczynamy. Po okulary zaraz się wrócę i wam wszystko opowiem, co jak, znaczy wrócę. Pójdę do samochodu, zabiorę okulary, wrócę się i pokażę wam, co i jak. Ale pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam, to jest taki pomarańczowy sweterek z krótkim rękawem. On jest w rozmiarze uniwersalnym. No, mogłabym powiedzieć, że na mnie to jest troszkę za duży rozmiar, ale fajnie wygląda, bo jest taki luźny. Tak jak mówię, w kolorze pomarańczowym z takimi aplikacjami futerkowymi i szczerze, no, słyszycie ją? Poczekajcie, muszę ją wypuścić, bo przecież nie da mi żyć. Chodź, chodź, no chodź,
Chodź. Chodź, pipeta. Chodź. Chodź. Dobra, teraz będę mogła się skupić tutaj na rozmowie z wami. To jeszcze raz. Okulary zaraz wam pokażę. Sweterek już wam pokazałam. Oczywiście widzicie też tutaj przebitki, jeśli chodzi o te rzeczy na mnie. Bo tak sobie pomyślałam, że dogram przy okazji, żebyście też wiedzieli co i jak, więc kupiłam sobie taki sweterek. Nie pytajcie o markę, bo to jest jakiś włos, to był włoski butik Terenzino, Terenziano, jakoś tak się chyba nazywał, więc butik tak naprawdę jakiś tam włoski, niemarkowy i tak dalej. Dostałam też od najstarszej siostry Massimo, Titiny, taką oto, słuchajcie, przepiękną, ogromną chustę. Z jednej strony można by było ją używać jako pareo i podobno Titina też myślała właśnie o tej chuście dla mnie w kontekście wakacji, bo mówi, że przypomniało jej się, jak mam, że mam takie kostiumy właśnie w takiej kolorystyce. Oczywiście chodzi o kostiumy Del Mar. I mówi, że pięknie by to wyglądało właśnie jako pareo, że jakoś sobie tutaj zarzucę na te kostiumy, żeby chodzić po plaży. Ale ja oczywiście taką fajną, wielką chustę też widzę w innym, w innej stylizacji. To jest też jedwab. No, przepiękna. Także w prezencie dostałam taką właśnie chustę. Następny mój zakup to jest kurtka. Wspominałam wam w jednym z moich vlogów z Włoch, był tam taki urywek, jak pojechaliśmy z Maxem po kurtkę dla Julie, bo Julia zobaczyła kurtkę, którą ja sobie kupiłam i która jej się bardzo spodobała i stwierdziliśmy, że pojedziemy, zrobimy jej prezent i kupiliśmy jej tę kurtkę i słuchajcie, chodzi dokładnie o taką właśnie ramoneskę. No, opowiedziałabym mocno odstrzałową, czyli te wszystkie ćwieki tutaj w różnej formie, zobaczcie, na rękawach szczególnie. Ona jest taka krótka, zapinana na suwaczek, tu nawet mam jeszcze, widzicie, wszystkie metki od niej, co i jak. Rozmiar S na M, z tyłu prezentuje się tak. Ale dlaczego pomyślałam o tej kurtce? Wiecie co? Jakiś czas temu widziałam bardzo podobną ramoneskę w Zarze. Kosztowała jakieś okropne pieniądze, ale nie było mojego rozmiaru. I to w ogóle te ramoneski bardzo szybko się rozeszły, też bardzo szybko zniknęły ze strony. Potem żałowałam, że ich nie kupiłam na stronie. No i już więcej ich nie było. A chciałam mieć ramoneskę właśnie taką z ćwiekami. Miałam jakiś czas temu chyba z Bershki, mi się wydaje, coś bardzo podobnego. Niestety tamta się totalnie zniszczyła. No bo to nie jest też, wiecie, no to nie jest skóra, więc ona też inaczej pracuje. Więc tamta mi się totalnie zniszczyła i poszła do wywalenia, ale była też taka krótka właśnie na stójce. O, ta też tak wygląda. No i stwierdziłam, że co, biorę, bo to będzie też taki fajny element w mojej szafie jesiennej, zimowej nawet. Nie wiem, czy teraz będę ją zakładać. Może, jak spadnie temperatura, a podobno ma być chłodniej. W przyszłym tygodniu ma być nawet gdzieś chyba około 11 stopni tylko, więc w sumie mogłabym nawet ją wykorzystać, czemu nie. Max oszalał na punkcie tej ramoneski, stwierdził, bierz, bo jest świetna, więc wzięłam, to jest totalnie mój styl, zresztą wy o tym doskonale wiecie. I jeszcze jeden zakup, proszę, to jest jeszcze jeden zakup, czyli Michael Kors. Płaszczyk, cienki, z podszewką, o, w kolorze takim, jak widzicie, granat połączony z bielą. Mocne logowanie, no bo taki jest Michael Kors. Z paseczkiem w talii. Fajny materiał i to jest taki, ja nie mam takiego płaszcza i nie miałam takiego trencha. Ten trench, który ja mam od Holistic, ten miodowy, jest zdecydowanie grubszy.
On się nie nadaje na taką cieplejszą wiosnę i nie nadaje się na lato. A ten z kolei sprawdzi się super, bo on jest cienki, tak jak mówię, on jest cienki, on jest takiego fajnego materiału, że jak nawet będzie padać czy coś, to po prostu wszystko będzie tutaj po nim ściekać. Więc sprawdzi się u mnie właśnie w taką cieplejszą wiosnę, a nawet powiedziałabym na lato, być może na początek jesieni. Poza tym też potrzebowałam coś w tym kolorze i to jest mój rozmiar XS. Był też taki płaszczyk w odcieniu różowym, ale różowy to nie dla mnie. W zeszłym roku polowałam na podobny płaszczyk, podobny trencz w odcieniach brązu, beżu, ale nie było mojego rozmiaru tutaj w Polsce. Nigdzie nie było rozmiaru XS i też dlatego go między innymi nie kupiłam, więc jak zobaczyłam ten w Michaelu Korsie, to stwierdziłam, dawaj, mierzę, zobaczymy, że będzie dobry. Okazało się, że rozmiar jest idealny. Powiedziałam, nie przepuszczę. Więc kupiłam złote guziczki, kieszenie. No, to jest płaszczyk, który już dawno chciałam mieć, właśnie trencz, który już dawno chciałam mieć, więc bardzo się cieszę z tego zakupu. A też w ogóle w Michaelu Korsie okazało się, że były jakieś fajne zniżki, więc w ogóle bardzo fajnie wyszło cenowo za niego. No i okulary. Więc słuchajcie, idę teraz do samochodu i przyniosę okulary, które kupiłam. Widzę kota. Kot szaleje tu. Nie wiem, czy ją słyszycie. Więc idę do samochodu i pokażę Wam zaraz okulary. Okej, jestem, mam okularki, już Wam je pokazuję. Powiem tak, już widzieliście te okulary w moich vlogach z Włoch, ale pomyślałam sobie, że pokażę Wam je jeszcze raz i powiem co to, bo padły też już takie pytania, czyli Just Cavalli. Tak prezentują się okulary. Czekajcie, pokażę Wam teraz boki. O, i to jest różowe złoto, Just Cavalli, tak jak widzicie. Te okulary były dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Właśnie ta wersja, która najbardziej mi się podobała, bo stwierdziłam, że będzie najlepiej pasować do różnych letnich stylizacji, ale nie tylko, bo jesienią też myślę, że fajnie się sprawdzi, do takich beżowych, brązowych, w jakichś takich właśnie klimatach. Była dostępna wersja różowa. Czyli różowe, takie przezroczyste właśnie tutaj boki, obramówki i różowe szkła, więc to kompletnie nie dla mnie. I była jeszcze wersja biało-czarna, ale nie taki, wiecie, plastik biało-czarny, tylko przezroczysty czarny i przezroczysta biel z czarnymi szkłami. A że ja już mam czarne okulary od Gucci, klasyki, to stwierdziłam, po co mam brać tamte, chociaż też mi się podobały, i postawiłam na te. Zapłaciłam bardzo dobrą cenę za nie, jeszcze dostałam dodatkowo rabat od pani w sklepie. No, także nowe okularki, wszystkie zakupy i to, co sobie przywiozłam z Włoch, już znacie. Kupiłam jeszcze miniaturki perfum na lotnisku przed wylotem, ale o tym będzie inny film, gdzie pokażę Wam moją małą kolekcję miniaturek perfum. Dobra, to teraz w planach mam tak: rozwiesić pranie, naszykować prasowanie, naszykować w sensie pogrupować rzeczy, które są do prasowania na jutro, i myślę, że zrobię sobie dzisiaj małe wieczorne spa. Zrobiłam sobie kąpiel i to taką kąpiel, jak dawno nie miałam. Tyle bąbelków. Zapach jest, słuchajcie, w całej łazience. Pachnie po prostu malinowo. Wysmarowałam się balsamem, masłem do ciała, balsamem takim malinowym od Balneo. Jak on fajnie pachnie i ten zapach się fajnie utrzymuje. No i teraz kończę już sobie moją pielęgnację, ale w ogóle nałożyłam sobie też na włosy, słuchajcie, nowy produkt, który testuję, serum, taki serum spray do skóry głowy. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi, więc na razie nie będę Wam mówić, co to takiego jest i co to za kosmetyk, bo już skończyłam moją wcierkę Illahair, oczywiście przeszłam na szampon Illahair, no ale też chciałabym mieć coś takiego, co będę sobie właśnie aplikować na skórę głowy. No i tutaj zobaczymy, jak będzie z tym produktem, który mam. Fajny ma taki, wiecie co, atomizer, że można ładnie nim spryskiwać skórę głowy i później masować, ale wkurzam się co chwilę, bo oczywiście poszłam podlać kwiaty.
Poszłam podać kwiaty na klatce i tam mam takiego kaktusa, który ma mikro igiełki. No i wiedząc o tym, że będę musiała go tam poprawić, bo troszeczkę się przychylił, założyłam, słuchajcie, rękawiczki gumowe, żeby te igiełki nie wbiły mi się w skórę. I wiecie co? Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Nie mam kompletnie pojęcia, jak ja to zrobiłam. Co chwila tylko biorę pensetę i wyciągam te igiełki z dłoni. One są niewidoczne, ale jak się tak przejedzie na przykład po dłoni, czy po palcach, czy w którymś miejscu, to czuć takie ukucia. Mini, mini, mini. Tak mnie to irytuje, bo specjalnie założyłam rękawiczki, ale niestety co? No, gdzieś jednak te igiełki, nie wiem, czy ściągając te rękawiczki, po prostu one gdzieś na mnie się przeniosły, czy nie. Nie mam pojęcia. Ale na zakończenie dzisiejszego filmu chciałam Wam powiedzieć, że wpadłam na pewien pomysł. Zapewne pamiętacie mój film z testem tanich płatków pod oczy. Wiecie, że ja płatki uwielbiam, kocham i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji płatków pod oczy zabrakło. Ale ktoś z Was też mi zaproponował, że skoro zrobiłam test płatków pod oczy takich tanich, to może fajnie by było zrobić też test takich tanich maseczek w płacie na całą twarz. Ja co prawda mam kilka swoich ulubionych maseczek, przede wszystkim maski od Medihill, na pewno doskonale je znacie. One są w cenie powyżej 10 zł, chociaż można je znaleźć też na różnych promocjach, nieco taniej, chyba teraz nawet jest jakaś promocja na Medihill w Hebe, o ile się nie mylę. No ale to są ceny już powyżej 10 zł. I chciałam Wam pokazać, że proszę bardzo, kupiłam maski w różnych sklepach. Zaraz Wam powiem, jakie. Raz, dwa, no, kupiłam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 masek. Mam tu 14 masek. W tym podobno genialna maska od marki Isana. Mam tutaj jakieś koreańskie, różne koreańskie marki. Mam tutaj maseczki z Hebe i oczywiście z Rossmana. Ale mam też, uwaga, maski między innymi z Biedronki. Też kilka osób mi o nich wspominało i mówiłyście: Anita, weź przetestuj te maseczki, które są też w Biedronce, w płacie, podobno też są świetne. Więc słuchajcie, mam też maskę z Miszy, o proszę bardzo. Myślę, że zabierę się od jutra za testy tych maseczek, żeby dokładnie sprawdzić co i jak. I za jakiś czas pojawi się film, gdzie opowiem Wam, co myślę o tych maskach różnych, bo tutaj są i nawilżające, i ujędrniające, kondycjonowanie, widzę jakieś odżywienie, odprężenie. Nie mam tylko masek, które są dla skór trądzikowych, takich masek oczyszczających, przeciwtrądzikowych, zwężających pory. Chciałam raczej przetestować maski, które będą tak naprawdę dla każdego, czyli nawilżenie, odżywienie, rozświetlenie. I zobaczymy, zobaczymy jak będzie, więc spodziewajcie się, że szykuję dla Was taki film, bo zakupiłam maski i teraz będę musiała je tylko zacząć testować. I tak muszę się zastanowić też, czy robić to codziennie, czy co drugi dzień. No zobaczymy, jakoś to przemyślę. Także kończę, kochani, tym akcentem, dokończę sobie moją pielęgnację na dzisiaj. No i znowu czuję, że gdzieś tutaj mam tą igiełkę. I będę musiała szukać zaraz z pensetą. O, 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 tu czuję, o, widzę ją nawet. Widzę, gdzie jest. Dobra. I to jest ten moment, że muszę się z Wami pożegnać. Także widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.